Witajcie bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiejsza odpytajka sobotnia będzie trochę wyjątkowa. To jest odpytajka, słuchajcie, która będzie trochę dłuższa niż zwykle. Ta odpytajka zawiera cztery zdania. Cztery pytania, zdania do uzupełnienia. Nie jedno, tylko cztery. Po drugie, wszystkie one łączą się, mają wspólną cechę, mianowicie w tych pytaniach możliwymi odpowiedziami jest to, co macie w tytule, czyli da, da, hin, wo i wo, hin. Po części też wyjaśnię Wam czasowniki ruchu i spoczynku i o co tu chodzi. Które z te słówka możemy kiedy używać? I ostatnią rzecz, w tym filmie pojawią się reklamy, w związku z tym serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście, jak Wam się chce, oglądać tę reklamę do końca, ponieważ każda sekunda obejrzanej reklamy na moim filmie, które są umieszczone, no w jakiś sposób to profituje też, nie? I jeżeli macie ochotę mnie w jakiś wspomóc, to zachęcam do obejrzenia reklam do końca. Jeżeli nie macie ochoty, czasu, nie ma problemu, po 5 sekundach przeskakujecie i idziecie dalej. Zdanie pierwsze. Dokąd idziesz? Dokąd idziesz? To jest wersja polska, wersja niemiecka. Uwaga, na początku jest pytajnik i potem jest gehst du. Gehst du. Znak zapytania. Co tam z przodu jest? Wo, wohin, da czy dahin? Uwaga, oczywiście wohin. Dokąd? Dlaczego? Ponieważ czasownik gehen jest czasownikiem ruchu, przemieszczania się. I on odpowiada na pytanie iść dokąd, wohin, a nie iść gdzie, wo. Ja wiem, że w języku polskim, gdzie idziesz, to jest pytanie dobre. To nie jest pytanie złe, jest to ogólnie akceptowalne. Natomiast tu chodzi o to, że to jest czasownik przemieszczania się w języku niemieckim i musi być element hin. Element hin, czy przy wohin, czy przy słowie dahin, jest elementem, który się pojawia wyłącznie przy czasownikach przemieszczania się, których jest zresztą bardzo mało w języku niemieckim. To jest czasownik gehen, fahren, kommen, fliegen, rennen, laufen, z takich ważniejszych. Nie? Oczywiście jeszcze sich legen, i sich setzen i sich stellen, ale to nie w tej części odpytajki. Dobrze, drugie zdanie dla Was. Ja tam już nie mieszkam. Drugie zdanie. Ja tam już nie mieszkam. Nie? Wersja niemiecka. Ich wohne, puste miejsce, nicht mehr. Ich wohne, coś tam, nicht mehr. Co to będzie, słuchajcie? Wo, wohin, da, dahin. Które z tych czterech? Oczywiście to będzie da. Ich wohne da nicht mehr. Ja tam już nie mieszkam. Co się stało? Nie może być dahin. Dlaczego? Bo macie czasownik wohnen, mieszkać, czasownik spoczynku. Czasownik, który odpowiada na pytanie gdzie? Wo, gdzie mieszkać, a nie dokąd mieszkać. Nie możecie do wohnen zadać pytania wohin. Skoro nie ma wohin, tylko jest wo, to jest da. A nie dahin, tylko da. Ich wohne da nicht mehr. Ja tam już nie mieszkam. To było zdanie drugie. Zdanie trzecie. My tam nie idziemy. My tam nie idziemy. My tam nie idziemy. Dobra. I teraz zdanie niemieckie. Wir gehen. Puste miejsce. Nicht. Wir gehen. Nicht. Pytanie tradycyjne. Wo, wohin, da czy dahin? My tam nie idziemy. Oczywiście dahin. Wir gehen dahin nicht. Dlaczego dahin? Dlaczego nie da? Ponieważ macie czasownik gehen, macie ruch, macie czasownik iść. Dokąd?
Do czasownika gehen macie pytajnik wohin. Skoro macie wohin, no to musi być dahin. Nie może być na pytanie wohin nie może być odpowiedzi da. Za mało, za krótko. Wir gehen dahin nicht. Dobra. No to cóż, ostatnie zdanie. Czy pan Schmidt już jest? Pytamy, wiecie, dzwonimy do firmy, dzwonimy do jakiegoś zakładu, do biura, bo chcemy z panem Schmidtem rozmawiać. Czy pan Schmidt już jest? Pytanie. Ist Herr Schmidt schon? I na końcu co będzie? Wo, wohin, da czy dahin? Ist Herr Schmidt schon? Wersja niemiecka. Co tam będzie na końcu? Da. Czyli całość. Ist Herr Schmidt schon da? Już tłumaczę. Tutaj w ogóle musi być da, a nie dahin, bo to w ogóle jest czasownik sein, nie jest czasownikiem ruchu, nie? Ale tu też o coś innego chodzi. Słuchajcie, czasownik da sein, bo o nim mówimy. To jest czasownik być obecnym. Wiele osób ma problem z tym czasownikiem, bo wiele osób myśli, że ich bin da oznacza jestem tutaj, albo inni myślą, że to jestem tam. Tu nie chodzi o to, czy tutaj, czy tam. Tu chodzi o to, czy to jest ruch, czy jestem obecny gdziekolwiek. Czy jestem fizycznie, znajduję się tu, czy tam. Czy pan Schulz już jest obecny na miejscu, na stanowisku pracy? Ist Herr Schulz schon da? I tu jest właśnie słowo da. Ponieważ tu chodzi o czasownik da sein. O czasownik bycia obecnym gdzieś. Nie? Jak w szkole macie na przykład zdanie jestem obecny, ich bin da, no to jestem obecny. Nie chodzi o to, że jestem tutaj, czy jestem tam, tylko że jestem fizycznie w jakimś tam miejscu. Nie? Taki temat. Dzień dobry, proszę bardzo. To jest właśnie z czasownikiem design, to jest ten dylemat, że tutaj nie chodzi o to, czy jestem. Na przykład jak macie, pociąg już jest, pociąg, w sensie na peronie, nie? To macie der Bus ist schon da. Tu nie chodzi o to, że on jest tam, czy tutaj. Tu chodzi o to, że on jest fizycznie, przyjechał, stoi przy peronie, można do niego wsiadać. To jest strasznie ważne przy tym zdaniu design. Dobra, wszystko z mojej strony. W tej odpytajce trochę dłuższej niż przeciętnie. Dobrego weekendu wam życzę. Cieplutko trzymajcie się. Hej, cześć.